Czy to bardzo jej dolega? No tak, panie doktorze. Wybornie. Czy doznaje ogromnych boleści? Bardzo wielkich. Doskonale. Czy chodzi? Tam, gdzie pan wiesz. Owszem, obficie? Na tym się nie rozumiem. Wydzieliny, czy posiadają miłą powierzchowność? Nie znam się na tym. Daj nam pan na rękę. Wyraźnie widać z pulsu, że jest nie ma. Tak, panie, tak! To właśnie! Odgadł pan od pierwszego dotknięcia! O! Patrzcie, jak on przejrzał tę chorość. My, wielcy lekarze, potrafimy poznać się na rzeczy od razu. Od pierwszego rzutu oka. Nie mógł. Znalazłby się pewnie w kłopocie i mówiłby panu to i owo. Ale ja idę do celu prosto. Od razu. I powiadam bez okrutek, że pańska córka jest nie ma. Tak. Ale chciałbym, abyś mi mógł pan powiedzieć, skąd to pochodzi. Nic prostszego. Stąd, że postradała mowę. Wybornie. Ale jaka może być przyczyna, jeśli łaska, że postradała mowę? Najdzielniejsze powagi twierdzą, że to wskutek zastania czynności języka. No dobrze, ale jakże się pan zapatruje na takie zastanie czynności języka? Arystoteles powiadał o tym śliczne rzeczy. Bardzo wierzę. Bo to był wielki człowiek. O, bez wątpienia. Całą gębą wielki człowiek. Człowiek. O. Tyle. Większy ode mnie samego. Tak więc. Aby wrócić do naszego wywodu, sądzę, że to zatamowanie czynności języka jest zależne od pewnych humorów, które my, uczeni, nazywamy humorami złośliwymi. Tym bardziej, że wapory uformowane z wyziewów soków tworzących się w ogniskach choroby i dążące do... Rozumiesz pan po łacinie? Ani słówka. Jak to? Nie rozumiesz pan po łacinie? Nie. Katalan? Singular tier nominativo. Hek muza! Niby muza. Bonus! Bona! Bonum! Deus Sanctus esse oriato latina! Et. Tak i owszem. Ware, dlaczego? Que substantivo et adjectivum concordat in generi numerus et casus. Ach, czemuż się nie uczyłem? A to co przez silny